Dzień dobry, Marek Jurek, lider Prawicy Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Ale europoseł wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem. Teraz drugi raz. Lista była popierana przez Prawicę Rzeczpospolitej. To jest początek wojny między to, co się dzieje między prezydentem a rządem i prezesem Kaczyńskim. To jest początek jakiejś poważnej wojny, czy ambicjonalna rozgrywka? Prezydent wykonuje swój urząd. Zapowiedział, że złoży ustawy sądowe. No i z tego, co słyszymy i wiemy, no one są prawie gotowe, także niedługo będą w parlamencie i bardzo dobrze. No, w sytuacji, jeżeli dochodzi do poważnych kontrowersji politycznych, ja nie mam na myśli społecznych tego, czy tam demonstracje, czy nie, ale jeżeli mamy tak szeroką krytykę w łonie tego obozu, który wybierał rząd ustaw źle przygotowanych, ustaw zawierających, no, budzących poważne zastrzeżenia, na przykład przewaga prokuratury nad sądami, krytykowanych przez premiera Olszewskiego, przez panią Zofię Romaszewską, przez wybitnych publicystów prawicowych, no to prezydent interweniuje i bardzo dobrze. Ale co więcej, nie tylko interweniuje, ale proponuje i czekamy na te propozycje. Ale to nie dotyczy tylko sądów. Teraz jest konflikt o Antoniego Macierewicza i to ten konflikt nie wygląda na to, żeby miał jakoś szybko zostać zagaszony. Wręcz przeciwnie. No i to jest pytanie, czy naprawdę to jest początek rozłamu w obozie dobrej zmiany? To zobaczymy. Prezydent zapowiadał, że przywróci w życiu publicznym w Polsce poczucie wspólnoty i szacunek. I właściwie to, co w tej chwili robi, do tego zmierza. Bo polityka polska jest naznaczona jakąś pasją popisywania się, kto jest ważniejszy, kto jest silniejszy, kto kogo może lekceważyć. Ale przecież błędem w relacjach. To, o czym pan mówi, wcale nie daje na przykład wyborcom PiS-u poczucia, że budujemy szerszą wspólnotę. Wręcz przeciwnie, oni się czują zdradzeni. Nie wiem, czy pan czyta komentarze. Nie, to czytałem, nawet pisałem o komentarzu takiej wybitnej publicystki radykalnej centroprawicy, pani Doroty Kani, która mówiła, że w stwierdzeniach, nie będę nawet ich powtarzał, że kogoś opętał Ubekistan stan i tak dalej, nie znajduje żadnych aktów despektu wobec prezydenta, tylko głosy rozczarowania. Beata Szydło wczoraj w studiu RMF-u zadeklarowała po raz kolejny wierność Jarosławowi Kaczyńskiemu, mówiąc, że jest rzeczą naturalną, że decyzje personalne i strategiczne konsultuje z prezesem jej partii Jarosławem Kaczyńskim. No i to poniekąd może jest naturalne, ale jest pytanie na przykład, czy pani premier tylko konsultuje, czy też wykonuje? Ja bym chciał, żeby pani premier jako premier rządu koalicyjnego konsultowała swoje decyzje z liderami partii koalicyjnych. No widać, że minister sprawiedliwości robi co chce, więc jego partia jest bardzo aktywna. Ale na przykład chciałbym, żeby pani premier również konsultowała strategiczne decyzje z Jarosławem Gowinem, bo jego partia Polska Razem też bierze udział w tej większości. Co więcej, większość się opiera na jego poparciu i to w sposób podwójny. Na jego wkładzie w wygraną listy PiS w wyborach, pan przypomniał to, że ta lista chciała również naszego poparcia. Myśmy udzielili go, nie wycofali go, mimo pogwałcenia wolności wyborów wobec naszych kandydatów w czasie wyborów, więc na pewno, i wrócę do tego, o czym mówiłem na początku, trzeba odejść od tego naznaczenia polityki polskiej tym duchem kto kogo, dominacyjnym i tak dalej, i przejść do kultury solidarności narodowej, kultury porozumienia. I prezydent po prostu chce, żeby ważne decyzje były uzgadniane w łonie tego obozu, któremu Polacy powierzyli władzę. Pytanie o rolę premier Szydło. Ona mówi, że konsultuje swoje decyzje z prezesem partii. No jest pytanie, czy pani premier konsultuje, czy też wykonuje po prostu polecenia? Jak pan to ocenia? Chrząknięcie dyplomatyczne. Pyta pana, kto jest pierwszą osobą w państwie. Przed wojną to prezydent Mościcki wydał dekret, że marszałka Rydzaśmiego należy traktować jako drugą osobę w państwie, mimo że to nie był porządek konstytucyjny. Ale takie były realia. Chciałby pan odpowiedzieć również na pytanie, które zadałem? Takie były realia. Jeżeli pani premier twierdzi, że istotnych decyzji nie podejmuje, że istotne decyzje muszą być zatwierdzane przez prezesa PiS-u, to widać, że tak jest. Pytam, bo pan powiedział, że tak naprawdę najsłabszym elementem dobrej zmiany jest właśnie partia rządząca.
czyli, no, czyli tak naprawdę Jarosław Kaczyński. To pańskie słowa, że najsłabszą stroną rządu jest kierownictwo partii rządzącej, które dostarcza problemów, bez których rząd radziłby sobie lepiej. Rząd przeprowadził takie ważne zmiany, jak na przykład 500+, zmianę kierunkową, dlatego że w obu wymiarach i polityki prorodzinnej, i szczególnie no, demograficznej, one się łączą, ale są różne. Dlatego, że solidarność jest zwykłym nakazem i należy pomagać rodzinom, które wychowują i dzieci, rozumiem, żeby tego, nie był upiony. I rozumiem, że z tego pan jest zadowolony. Rząd skoncentrowałby się na takich rzeczach, podejmowałby inne decyzje, zapewne konsultowałby swoje decyzje w łonie tych partii, które budują większość, a tak naprawdę no, ten klimat takiego polaryzowania opinii publicznej po to, żeby koncentrować poparcie wokół PiS-u jest generowany przez kierownictwo tej partii. Chcę pan powiedzieć, że Jarosław Kaczyński generuje konflikty? Nie ułatwia pracy rządowi. Jarosław Kaczyński generuje konflikty, by polaryzować opinię społeczną, by jednoczyć wokół siebie to poparcie? Na czemu służą takie od czasu do czasu soczyste, mocne wypowiedzi na tam o sortowaniu Polaków i tak dalej? No nie wiem, może to po prostu emocje. To, no emocje, które się udzielają i przekładają się na koncentrację swojego obozu wokół. Tylko dla państwa to często bywa destrukcyjne, choćby dlatego, że odwraca uwagę opinii publicznej od rzeczy istotnych. A jak pan patrzy na prezydenta Dudę, to czy pan prezydent wypisał się już z PiS-u? No chyba obejmując urząd. Przecież wie pan, że nie chodzi mi o dosłowną przynależność partyjną. Ja myślę, że prezydent, generał de Gaulle mówił, że co dwa lata należy sobie zmienić premierę. W tej chwili nie jest żadna aluzja i tak dalej, tylko chodzi o tą, nie chodzi o premiera, chodzi o tą kadencję. Chodzi o dwa lata. I prezydent przez dwa lata udzielał bardzo mocnego wsparcia temu rządowi, z którego powodu był zresztą obrażany i tak dalej, przez komentatorów zewnętrznych, przez opozycję w tej chwili, przez opozycję liberalną, która go bardzo atakowała, ale w moim przekonaniu w tym była nie tylko kwestia takiego poczucia związku z tymi, ze środowiskiem, które, z którego się wywodził, którego poparło w kampanii wyborczej i tak dalej, ale było takie przekonanie, że jako głowa państwa musi też wspierać ten rząd w jego kolejnych decyzjach. Tylko wtedy, kiedy prezydent chciał wpływać na te decyzje w sprawach na przykład w sprawach zarządzania armią, czy w sprawach reformy wymiaru sprawiedliwości, no, która jest kluczowa dla prezydenta ze względu na jego zainteresowania, doświadczenia i tak dalej, no to tak naprawdę no, nie spotkał się z jakąkolwiek chęcią współpracy. No to jest, to właściwie nawet nie jest właściwe słowo, ale respektowania swojego, z chęcią szanowania swoich prerogatyw i tak dalej. Więc mówię, zmienił podejście do tej sprawy, on jest naturalny. W moim przekonaniu, co z tego będzie, to jest sprawa, bo to pan pytał, to jest sprawa zupełnie otwarta. Oto kim jest dzisiaj Andrzej Duda, spytam jeszcze w internetowej części naszej rozmowy, ale na koniec naszej, tej radiowej części muszę spytać o to, jak się czuje kibic Polonii Warszawa, który jedzie do Łowicza na mecz z Pelikanem Łowicz, no i dostajemy bęcki w doliczonym czasie. No jak Bełchatowi parę miesięcy temu, bo to jest ta klątwa, że Polonia w poprzednim sezonie często traciła bramki w doliczonym czasie gry, ale ja generalnie muszę powiedzieć, że jako kibic Polonii czuję się dobrze, bo mamy dobrego trenera. Trener Chrobak jest doświadczonym człowiekiem, z doświadczeniem z ekstraklasy. Trenował kiedyś w Polonii. Ma w moim przekonaniu bardzo dobry wpływ ale na piłkarzy. Pytam raczej, jak się bywalec brukselskich salonów czuje na boiskach w Aleksandrowie. Świetnie, no tu jest Polska. No, tu jest Polska, świetnie czuję, będę się lepiej czuł, jeżeli za 30 godzin wygramy z Sokołem Aleksandrów Łódzki, bo to jest tak naprawdę mecz prawdy. No, gramy z drużyną, która jest parę punktów przed nami. Proszę Państwa, i zobaczymy, co nasi piłkarze potrafią. Cała Polska na boiskach trzeciej ligi. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy grają w piłkę i nie tylko. Zostańcie z nami, proszę Państwa, na rmf24.pl, na interi.pl. Porozmawiamy o tym właśnie, kim jest dzisiaj Andrzej Duda.